Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swej wytrwałości. Drodzy uczestnicy wielkopostnej pielgrzymki po kościołach stacyjnych, pragniemy w swoim sercu zatrzymać Słowo, Boże Słowo, aby nas oczyściło z wszelkiej niedoskonałości i zrodziło w nas nowe życie, więcej miłosierdzia. Zgodnie z hasłem, które nas prowadzi, błogosławieni, miłosierni. Dzisiaj, jak już zaznaczył ksiądz proboszcz, stacja w Kościele Bożej Opatrzności ze szczególnym tematem grzesznych upominać. Wszyscy wiemy, że to jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy. Wyrazem miłosierdzia jest troska o każdego człowieka, zwłaszcza tego, który stał się niewolnikiem grzechu. Bóg od samego początku pragnie go ratować. Nie chce bowiem śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie. Podarowane nam dzisiaj Słowo Boże po to, abyśmy w Jego świetle odczytali zadany temat. Myślę, że nie chodzi tutaj, żebyśmy tutaj przywoływali to, co wiemy na temat grzechu, na temat upominania, ale chodzi o to, żebyśmy ten temat grzesznych upominać odczytali właśnie w kontekście tego słowa, które jest nam dzisiaj podarowane. Dużo w tym słowie obrazów. Przez proroka Jeremiasza Bóg pokazuje człowieka, który liczy na swoje siły, na ludzkie wsparcie. A jak słowo natchnione zaznacza, od Pana odwrócił swoje serce. Jest podobny do zdziczałego krzewu na stepie i nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wręcz wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Chciałby się powiedzieć, tragedia, śmierć. Drugi obraz człowieka, który pokłada ufność w Panu. To Pan jest jego nadzieją. I porównany jest do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Dlatego zawsze zachowuje zielone liście. Nawet kiedy przyjdzie czas upałów, wydaje owoce. Dlatego nie obawia się i nie doznaje niepokoju w chwilach trudnych. Wręcz przeciwnie, zachowuje pokój serca. Jest naprawdę szczęśliwym, błogosławionym. Nie wiem, czy zauważyliście, dlatego to podkreślam, że po raz drugi tę samą prawdę przybliża nam psalmista, powtarzając również dwa obrazy człowieka ufającego Panu i człowieka grzesznego, który w sobie pokłada nadzieję. Może zapytacie i wy, i ja, dlaczego tak jest, żeby
dwa razy coś powtarzać. W domu każdy wiedział, że jak rodzice wychowują nas do czegoś, to nieraz dwa albo więcej razy powtarzają, żebyśmy sobie to zapamiętali. I myślę, że dzisiaj to Słowo Boże właśnie w taki sposób przybliża nam tę prawdę, żeby przekazać coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. Bóg bowiem jest zatroskany o człowieka i nie chce jego śmierci, ale jego nawrócenia. Myślę, że to przy tej pielgrzymce, po tych kościołach stacyjnych i przy tych tematach, w których rozważamy prawdę o miłosierdziu, stale jest to przypominane. I jest jak gdyby fundamentalne. Jezus, który przyszedł objawić to zatroskanie, to miłosierdzie Ojca, również posługuje się dzisiaj obrazem. Mówi dziś do nas słowami znanej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Oto bogacz, który jest zapatrzony w siebie, dba o ubiór i to bardzo kosztowny i wystawne życie. To go zaślepia do tego stopnia, że nie widzi człowieka, który nie jest gdzieś daleko, ale jest u wrót jego pałacu i dodatkowo jest w potrzebie. Bogacz nie ma nawet imienia, jakby stracił własną tożsamość, człowieczeństwo. Natomiast jest Łazarz, który leży u bram i pragnie się nasycić odpadkami ze stołu bogacza. Jest na dodatek chory, pokryty wrzodami. Jedynie psy liżą jego wrzody. Śmierć jednak kończy beztroskie życie bogacza, który został pogrzebany. Kończy się również ze śmiercią męka żebraka, który został, jak mówi Ewangelia, zaniesiony na łono Abrahama. Moi drodzy, pozwólcie, że w tym momencie odniosę się do fragmentu książki pod tytułem Krzyż i kryzys, wydanej w 1938 roku, w której arcybiskup Fulton Sheen napisał takie słowa. W XIII wieku ludzie bywali tak samo źli jak w wieku XX. W II wieku żyli chrześcijanie również zdeprawowani jak obecnie. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy grzesznikami chrześcijańskiej cywilizacji a grzesznikami naszych czasów. Otóż grzesznicy chrześcijańskiej cywilizacji wiedzieli, że są grzesznikami. Grzesznicy współczesnej cywilizacji uważają się za świętych. Grzesznicy chrześcijańskiej cywilizacji łamali prawo, ale przyznawali łamanemu prawu słuszność. Grzesznicy współczesnej cywilizacji łamią prawo i twierdzą, że prawo się myli. Grzesznicy epoki chrześcijaństwa wiedzieli, że postępują źle, ale chcieli postępować dobrze. Grzesznicy naszych czasów postępują źle i nie chcą się poprawić. Moi drodzy, trudno uwierzyć,
że słowa te zostały napisane kilkadziesiąt lat temu. Wydaje się bowiem, że nie było nigdy wcześniej epoki, do której pasowałyby aż tak bardzo, jak do naszych czasów. Rozważając temat miłosierdzia, a w nim wezwanie grzesznych upominać, wspominam je. Arcybiskup Shin zakończył swoją refleksję słowami: człowiek pozostaje bezsilny wobec zła tak długo, jak długo go nie dostrzega, a oszukuje samego siebie, gdy staje się wobec zła obojętny. Jak więc pomóc? Jak zadziałać? Jak upomnieć? Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swej wytrwałości. Jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy słuchają Słowa Bożego, żeby w dobrym sercu i szlachetnym sercu zatrzymać to Słowo, aby ono w nas stało się ciałem, aby ono w nas stało się życiem, aby wydało owoc takiego życia, które będzie świadectwem miłości, a zarazem upomnieniem. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa ci, którzy zrobili miejsce Jezusowi Chrystusowi w swoim sercu, w swoim życiu, byli szczególnym znakiem dla innych. I oni pytali, ci, którzy nie należeli do wspólnoty chrześcijan, pytali, co jest powodem tego, że żyjecie przecież z nami w jednym środowisku. My przeklinamy, a wy nie przeklinacie. My zabijamy dzieci, a wy nie zabijacie. To tylko pewne myśli zawarte w liście do Diogneta, opisujące właśnie te czasy. A więc postawa chrześcijan była tak wyrazista, że ona stawiała w sercach tych, którzy widzieli chrześcijan, postrzegali ich życie, stawiała to pytanie, skąd taka postawa w nich, to przebaczenie, ta miłość. Moi drodzy, patrzymy na Jezusa, który objawia miłość Ojca właśnie słowem i czynem. Jesteśmy świadkami, jak dzisiaj mówi, jak zaznacza to Ewangelista, mówi do faryzeuszów, aby ich ratować. Jego słowa bywają mocne, wyraziste, ale on mówi te słowa z miłością, bo on nikogo nie skreśla. Zło nazywa po imieniu, ale człowieka ratuje, pochyla się nad nim i przyjmuje jako kogoś, który najbardziej potrzebuje Jego miłosierdzia. W Jezusowej przypowieści gdzieś z otchłani woła i prosi o litość dla siebie, ale i dla swoich braci, bogacz. Chce, aby Łazarz poszedł do nich i upomniał, ostrzegł ich. Słyszy odpowiedź Abrahama. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, Ojcze Abrahamie, lecz gdyby ktoś z martwych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto
z umarłych powstał, nie uwierzą. Z naszej perspektywy my wiemy, że rzeczywiście tak jest. Znamy tego, który umarł, ale również powstał z martwych. I wielu uwierzyło, słysząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Ale nie wszyscy uwierzyli. Jezus daje przez to do zrozumienia, że wcale nie potrzeba jakichś nadzwyczajnych działań. Jednak chodzi o takie wytrwałe, piękne i szlachetne życie człowieka z sercem ukształtowanym przez Słowo Boże, bo potrafi najbardziej przemówić, potrafi najbardziej upomnieć. Chodzi przecież o to, aby inni czytali Ewangelię w naszym życiu. Dlatego przychodzimy, dlatego słuchamy Słowa Bożego, aby ono nas oczyściło i uczyniło z nas czyste znaki Bożej miłości. Moi drodzy, jesteśmy w świątyni opatrzności Bożej. Tu na nowo odkrywamy, jak bardzo jesteśmy otoczeni Bożym miłosierdziem. I tu uczymy się stawać rękami Bożej opatrzności, aby z miłością grzesznych upominać, a może lepiej, aby ta nasza miłość, ta wielkość tej miłości okazała się upomnieniem. Dlatego raz jeszcze chcemy prosić tymi słowami, od których żeśmy rozpoczęli to nasze święte zgromadzenie. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu. Bo błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swej wytrwałości. Amen.